Thank you.
Można szybko, można i powoli. Proszę bardzo, Artur Kielak. Proszę mi wierzyć, że wykonywanie beczek w wolnym tempie, wykonaniu tego samolotu to jest naprawdę wielka sztuka. Niewiele brakuje, by ten samolot wokół własnej osi obracał się dwukrotnie w ciągu sekundy. 500 stopni na sekundę w takim tempie się obraca wokół własnej osi. I to przy szybkości przekraczającej 300 km na godzinę. I w ten oto sposób Artur Kielak prezentuje się przed gdyńską publicznością. Wielkie brawa! Po tym pokazie myślę, że ci, którzy go jeszcze nie znali, na pewno na długo go zapamiętają. Wydaje się, że w pewnym momencie ten samolot naprawdę nie potrzebuje skrzydeł, by wykonywać ewolucję. Wystarczy tylko mocny silnik i kadłub. Ale wystarczy też lekki druk drążkiem i samolot wykonuje nieprawdopodobne ewolucje. I raz jeszcze z Państwa prawej strony, na niskim przelocie, Artur Kielak. Specjalista od rzeczy niemożliwych. Powiem szczerze, że jedynym elementem jego pokazu, który wygląda w miarę standardowo, jest start. Ale tylko przez chwilę. Ale lądowanie już standardowe takie nie jest. Bo co prawda on oczywiście naturalnie przy ziemi, ale zanim to zrobi, to jeszcze pomacha publiczności w Gdyni. Tylko sobie znany piękny sposób. Tak jest. I w taki też pewnie sposób powróci do domu. No, on nie lubi lecieć po prostu prosto. Tak, tak. Zawsze musi tam fiknąć fikołka w powietrzu. Na co dzień pilot samolotów komunikacyjnych, aż trudno uwierzyć, że wtedy jest zupełnym statecznym facetem. Czyli jeżeli usłyszycie, że wita Was kapitan Artur Kielak, możecie czuć się bezpiecznie. Nie będzie takich akrobacji.